Katarzyna Kozińska, witam Państwa i zapraszam. A gościem audycji jest Patryk Broszko, kandydat trzeciej drogi do Sejmiku Województwa Lubuskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Pani i dzień dobry Państwu. Koalicyjny Komitet Wyborczy, prawda? To jest Polska 2050 i Trzecia Droga. Zgadza się? Jak już chcemy być taki precyzyjni, Polska 2050, Szymona Hołowni, i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tak jest. Wszystko się zgadza. 2014 dostaje się Pan do Rady Miasta z list PO. W 2016, tak jak prześledziłam, opuszcza Pan partię, czyli trzeci klub radnych w ciągu dwóch kadencji? Tak, dobrze Pani to... Sporo tych zmian. Dla jednych sporo, dla drugich nie. Jakby prześledzić genezę, dla której nie jestem w Platformie Obywatelskiej, to myślę, że miałaby Pani zdecydowane przeświadczenie, że bardzo dobrze zrobiłem. Dziś Pan nie żałuje. Absolutnie. To było dekadę temu i jakby nie chcę do tego wracać, ale pewnie byłbym w tym samym miejscu, w którym byłem wtedy i nie żałuję. Natomiast jeżeli chodzi o moją działalność w Radzie Miasta, no to przez wiele, wiele lat, większość czasu w Radzie Miasta byłem w bezpartyjnym komitecie prezydenta Wójcickiego, ponieważ na scenie politycznej nie było partii politycznej, która by odpowiadała moim przekonaniom, mojej wizji. Taka partia jakby wypączkowała i stworzyła się pod osobą pana Szymona Hołowni. I wtedy uznałem, że warto do partii przystąpić, tym bardziej, że miałem też aspiracje i ambicje parlamentarne, a to jest jedyna droga do tego, żeby właśnie dołączyć do partii politycznej, żeby starać się o parlament. Dzisiaj staram się o sejmik, ponieważ... Jeszcze w tym parlamencie zostańmy. Jak pan przychodził do Polski 2050, taki tekst wyczytałam, mówił pan, że to, co pana do tego projektu przyciągnęło, to jest program polityczny, który wydaje być się dostosowany do tego, czego ludzie oczekują. To przede wszystkim ludzie, którzy tworzą ten projekt. To między innymi Marta Bejnarowicz, zaangażowana radna, tak zresztą pan pewnie zdania tutaj nie zmienił. Jak pan odebrał decyzję ze stycznia tego roku o wykluczeniu Marty Bejnarowicz z partii po wypowiedziach medialnych, w których skomentowała pana pozycję na liście w wyborach parlamentarnych? Było mi przykro, ale decyzje, pani wie, że jestem adwokatem na co dzień, decyzje sądowe, decyzje administracyjne, ja ich nie podważam. Taka była decyzja partii i niestety nie mieliśmy na to żadnego wpływu. Natomiast nie zmienia to faktu, że dalej współdziałamy, choć w ramach trzeciej drogi, a nie już jednej partii Polska 2050 Szymona Hołowni. Ja dzisiaj startuję do sejmiku, pani Marta, moja koleżanka Marta startuje do Rady Miasta i życzę jej również... Z poparciem PSL-u, rozumiem? Dokładnie tak. Czyli życzy pan powodzenia, zdania pan nie zmienia. Zdania w zakresie? W zakresie jej zaangażowania w sprawy miejskie, sprawy społeczne. Nie mam żadnych wątpliwości, że to jest najaktywniejsza radna miasta Gorzowa Wielkopolskiego, nie tylko w tej, ale i w poprzedniej kadencji. Czy autonomia u kobiet w partiach się nie sprawdza? Co ma pani na myśli dokładnie? Takie swoje zdanie, takie pójście swoją drogą. Czy na to jest dzisiaj miejsce i czas? Tak krótko o komentarz. Pani, co, tu obojętnie, nie, czy kobiet, tu nie chodzi, czy właśnie mężczyzn. Chciałem powiedzieć, tylko nie chodzi tylko i wyłącznie o kobiety i mężczyzn. No tak się stało, że jedna niefortunna wypowiedź zadecydowała o tym, że Marty Bejnarowicz już nie ma w naszych strukturach, chociaż jesteśmy trzecią drogą i cały czas uznaję, że jesteśmy jedną siłą, bo jesteśmy przecież jako koalicyjny komitet również do Rady Miasta. Natomiast, wie pani, no, w ramach partii politycznych obowiązują pewne ryzy, poza które nie można wyjść. Ubolewam nad tym, no, ale to jest niczym korporacja, w której się funkcjonuje, w której obowiązują pewne zasady i których trzeba przestrzegać, bo ktoś u góry tam jest i decyduje i może powiedzieć, to mi się nie podoba, temu panu, tej pani musimy podziękować. Tak to niestety funkcjonuje. Natomiast jakby z punktu widzenia mieszkańca Gorzowa to nie ma żadnego znaczenia, bo mieszkańca Gorzowa, czy powiatu gorzowskiego, czy strzelecko-dreznęckiego interesuje, żeby miał w administracji swoich skutecznych, zaangażowanych i profesjonalnie wykonujących mandat czy radnego sejmiku, czy radnego miasta. Właśnie, więc jak pan chce przekonać do siebie mieszkańców, by wybrali pana na radnego województwa lubuskiego? Z pewnością, szanowni państwo, nie uświadczycie u mnie takiej sytuacji, że tuż po tym, jak zostanę radnym sejmiku, zatrudnię się na przykład w szpitalu, którego głównym właścicielem jest Urząd Marszałkowski. Nie będę przyjmował zleceń od szpitala w ramach wykonywanej działalności adwokackiej, jak i moja aktywność nie będzie jakby spoczywała tylko i wyłącznie na tym, żeby robić sobie prezesi nie są radnymi sejmiku województwa. Jakieś zdjęcia, które mają jakby
wyolbrzymić moją osobę i pokazywać, że jestem ważny w sejmiku. Dlaczego o tym mówię? Pani wie, dlaczego ja o tym mówię. Bo mam wrażenie, że dzisiejsi radni sejmikowi właśnie zajmują się wszystkim tym, czym nie zajmują się w interesie Gorzowa, powiatu gorzowskiego i strzelecko-drezdeneckiego. Szanowni Państwo, przede wszystkim kolej, przede wszystkim rozbudowa ścieżek rowerowych, przede wszystkim zachowanie balansu między południem a północą, jeżeli chodzi o wydatkowanie środków finansowych, bo ja wiem, że 2/3 mieszkańców Lubuskiego jest na południu, ale jak prześledzimy wpływy z PIT-u i CIT-u, to tutaj już nie ma takiej nierównowagi 2/3, 1/3, tylko mniej więcej są te wpływy po połowie. Dlatego uznaję, że Gorzów, powiat gorzowski i strzelecko-drezdenecki powinni również mieć możliwość partycypowania w większych udziałach w środkach finansowych, które sejmik województwa daje. Samorząd województwa coraz więcej dokłada do przewozów regionalnych. To już jest 150 milionów plus zakup taboru i ma prawo oczekiwać od przewoźnika spełnienia realizacji umowy. I to zdaniem samorządu województwa najbardziej kuleje, czyli przewoźnik i jego przygotowanie do realizacji umowy. Nawet pojawiły się głosy teraz przed wyborami, aby tego przewoźnika zmienić, nawet powołać swoją spółkę. Jak pan podchodzi do tego tematu? Widzi pani, ten temat już był tak kolokwialnie powiem, na tapecie przed wyborami parlamentarnymi. Już wtedy sygnalizowałem, że jest problem, ale ten problem nie zrodził się pół roku temu, nie zrodził się rok temu, tylko on już trwa od 2-3 lat. Ja się zastanawiam, dlaczego dopiero dzisiaj są podejmowane takie kroki, które mają na celu dofinansować trochę ten tabor, gdzie jest rozważanie, czy może wymienić operatora, który miałby to realizować na rzecz sejmiku województwa. To też nie jest łatwym procesem. No nie jest, ale to trzeba było zrobić wcześniej. Po pierwsze trzeba odtajnić tę umowę. Umowa powinna być jawna do wglądu, żeby wiedzieć, kto za co jest odpowiedzialny w ramach tejże umowy. Tego nie ma i to jest główny punkt, który będę chciał się zająć właśnie będąc radnym sejmiku województwa lubuskiego. Bo jeśli mamy taką, wie pani, to jest nawet poniżej godności sytuację, że te pociągi albo dojeżdżają spóźnione, albo w ogóle nie dojeżdżają. I teraz proszę się postawić w skórze osób, które dojeżdżają z kierunku Kostrzyna czy Drezdenka do Gorzowa i nie mogą dojechać na czas do szkoły, do pracy. I po 3 latach, kiedy mam taką patologiczną sytuację, dostajemy informację, no może rozważymy tutaj wymianę operatora, jest który miałby świadczyć. Jest program naprawczy. Pana zdaniem to za mało? Moim zdaniem to wszystko jest spóźnione i rzeczywiście jest za mało. O tym sygnalizowaliśmy już dużo, dużo wcześniej, ale niestety bierna postawa niektórych radnych sejmikowych spowodowała, że tak naprawdę doszliśmy do ściany i dopiero teraz rozwiązujemy problem. Ja jestem z tych, którzy wolą rozwiązywać problem, jak on się rodzi i gasić go w zarodku, a nie czekać, aż dochodzimy do takiej uwłaczającej sytuacji dla tej północy województwa, jeżeli chodzi o kolej. Więc rozwój równomierny, pan mówi, jak to zrobić? Przede wszystkim arytmetyka, żebyście państwo wiedzieli, arytmetyka w sejmiku nie jest po naszej stronie, bo radnych z północy jest mniej niż tych z południa, ale bez tych radnych z północy nie ma koalicji. Warto byłoby stworzyć drużynę. To też, ale nie ma koalicji bez radnych z północy. Czy pani przez ostatnie 5 lat kiedykolwiek słyszała, żeby koalicja wisiała na włosku przez to, że radni z północy chcieli zaangażowania większej ilości środków na północ albo chcieli realizacji większej ilości inwestycji? Nigdy nie było takiej sytuacji i trzeba po prostu po partnersku, ale jednak stawiać trochę partnerów z Zielonej Góry w takiej mniej komfortowej sytuacji, która pozwoli na to, żeby oni nas też po partnersku traktowali. Ja jestem na to gotowy. Nie zawaham się użyć żadnych środków dostępnych prawem do tego, żeby wywalczyć większe środki na rzecz północy województwa. I nie będzie pan patrzył na dyscyplinę partyjną, bo to też często jest tak w głosowaniach. No widzi pani, to jest to, o czym wcześniej powiedziałem. Jeżeli jest radny z północnej części województwa, który jest zatrudniony w spółce marszałka, to ciężko posądzać takiego radnego później, że będzie wyściubiał nosa trochę dalej i żądał więcej, bo będzie zawsze miał z tyłu głowy, że zaraz może stracić pracę. A taka sytuacja była. Mi to nie grozi i możecie być państwo pewni, że ja cały czas będę wykonywał swój zawód adwokacki i będę starał się realizować tak możliwie, jak tylko się da i tak skutecznie mandat radnego sejmiku województwa
Tak na ostro pan będzie szedł do tego sejmiku. Państwo, to nie jest kwestia na ostro. Że będę walczył. To nie jest, no, no tak, bo mamy, proszę zwrócić uwagę, mamy perspektywę unijną nową, czyli środki finansowe. Mamy pieniądze z KPO. Tych pieniędzy w takiej ilości nigdy już więcej w Polsce nie będzie. No i trzeba je dobrze wykorzystać, a może z niektórych trzeba będzie projektów zrezygnować. Wykorzystać to jest osobna kwestia. Najpierw trzeba o nie zawalczyć, bo wykorzystywać już będą samorządowcy. Gorzowa, gminy Kłodawa, Deszno, Witnica, Kostrzyn. To oni już będą wykorzystywać te środki. Ale najpierw te środki muszą mieć. Ktoś musi o te środki dla nich zawalczyć. I taka jest rola radnego sejmiku województwa lubuskiego. Ale na współpracę pan też widzi pole? Oczywiście, że tak. Nie pani, tylko walkę? To nie, to żeby to takie wrogie dobrze... podejście takie, odnoszę wrażenie. Nie, państwo, to jest pewne zdegustowanie dotychczasową postawą radnych sejmików województwa lubuskiego, bo jest nas mniej, ale moglibyśmy być dużo bardziej aktywni i dużo bardziej zabiegać o te sprawy tutaj północnej części województwa lubuskiego, a ja tego nie widzę. Ta bierność po prostu jest frustrująca. I dlatego państwu mówię, że biernie nie będzie, jeżeli będę w sejmiku województwa lubuskiego, ale też, żebyście mieli państwo świadomość, nie będzie obstrukcji tego, że nic ma się nie dziać na południu, bo jednak wyznaję zasadę, że województwo lubuskie będzie silne tylko wtedy, kiedy będą silne dwa ośrodki. Jest... I Zielona Góra, i Gorzów, i wszystko to, co wokół tych miast. Jest wspólny i jakby ponadczasowy program, problem, z którym się wszystkie samorządy obecnie zmagają, to jest wyludnianie się, to jest odpływ młodych, to jest coś, z czym każdy samorząd musi się mierzyć w najbliższych kilku latach. To taka recepta pana zdaniem na to, jak przyciągnąć do lubuskiego, jak pozostawić, znaczy może zachęcić do tego, żeby wracali, tak? Idźcie na dobre uczelnie, ale wracajcie tutaj do regionu. Albo stwórzmy dobre swoje uczelnie, tak? Powróćmy do... Właśnie, o to chodzi. Czy pana zdaniem dzisiaj powróci temat powstania Uniwersytetu w Gorzowie? Bo to też wraca w kampanii wyborczej. Pani co, tu nawet nie chodzi o kampanię wyborczą. Tu ten temat w Gorzowie już od wielu, wielu lat jest maglowany, tak kolokwialnie mówiąc. Mamy akademię, chcemy rozwijać akademię poprzez nowe kierunki, jak prawo czy medycyna. Moim zdaniem w przyszłości, tej bliższej bądź dalszej, i tak największą wartością dodaną byłby Uniwersytet Lubuski i stworzenie takiej uczelni, uniwersytetu z prawdziwego zdarzenia, bo tylko, proszę zauważyć na takie duże środki jak Poznań, Wrocław, Gdańsk, co tam napędza te miasta? Oprócz biznesu napędza przede wszystkim edukacja i to, że młodzi ludzie mogą przyjeżdżać do tych miast, zdobywać wykształcenie i później płynnie przejść do sektora gospodarczego. Właśnie tego nam brakuje. I w Gorzowie, i Zielona Góra, pomimo tego, że ma uniwersytet, to jeszcze on się nie cieszy takim prestiżem. Wydaje mi się, że w dalszej perspektywie trzeba było stworzyć być może oddziały tego uniwersytetu w Gorzowie i spróbować budować markę Uniwersytetu Lubuskiego, bo już dzisiaj mamy takie pierwsze zalążki tego, że jednak ludzie do nas przyjeżdżają do Lubuskiego. Jeżeli ktoś nie dostanie się na medycynę, w uniwersytecie na przykład, nie wiem, Jagiellońskim, czy jeszcze jakimś bardziej prestiżowym, jedzie do Zielonej Góry. I co się okazuje? Że to wcale nie jest uczeń, który gorzej sobie radzi z nauką, tylko niekoniecznie jest w stanie sobie poradzić z presją na przykład na testach, które trzeba przejść, żeby aplikować na daną uczelnię, a później okazuje się świetnym, przyszłym lekarzem. I to jest przyszłość. Na to trzeba stawiać. No dzisiaj też niewykorzystany jest potencjał lubuskiego jako województwa kompaktowego, tak? Blisko, a mało korków, a blisko do granicy i tak dalej. Przecież można pracować z Gorzowa, z Zielonej Góry, z mniejszego miejscowości dla korporacji zdalnie, prawda? Zgadza się, ale to jest kolejny raz dotykamy kwestii połączenia kolejowego, bo szybkość połączenia kolejowego między Gorzowem a na przykład Berlinem, między Gorzowem a Poznaniem, między Gorzowem a Zieloną Górą nawet, bo tu też mówimy o magistrali zachodniej ostatnimi czasy, może spowodować tylko i wyłącznie to, że ludzie będą w stanie się szybciej przemieszczać do pracy, z której to będą wracać z powrotem do Gorzowa czy do Zielonej Góry. Tak? I na tym nam będzie zależało, żeby stworzyć ludziom warunki do tego, aby mogli się szybko, swobodnie przemieszczać i mieszkać w dalszym ciągu w Gorzowie, bo proszę mi wierzyć, wiele osób, chociażby w moim wieku, bo ja ciągle czuję się jeszcze młody, mieszka w Gorzowie i ceni sobie to, że są tutaj małe korki, że jest miasto 15-minutowe, ale ma duży problem. Na przykład, gdyby chciało wykonywać pracę w Berlinie, czy w Szczecinie, czy w Poznaniu i dojeżdżać dzień w dzień, to nie ma czym. Nie ma czym. To jest ten problem. I tak dojechaliśmy do końca naszej rozmowy. Patryk Broszko, kandydat trzeciej drogi do sejmiku województwa lubuskiego, był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Patryk Broszko, numer 2. I bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.